Jak tu jest głęboko. Nawet spoko. O, proszę. Już jest pierwszy fant. Dzień dobry, moi kochani. Ja tu z tego miejsca, co skończyłem z Tomkiem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Teraz się będę desantował do wody. O Jezu. Właśnie bym wpadł. Widzicie, jak to jest? A przez to, żebym wpadł, to tu już zauważyłem garnek na brzegu. O, jest złomik. O, proszę. Nie trzeba do wody wchodzić. Widzicie, co się robi? Jest tak. Dzisiaj mam 4 wiadra, tyczkę i orła. Bo tu są miejsca tak głębokie, wiecie, że no, nie idzie wejść z tyczką, dlatego będziemy wchodzili z orełem. I będziemy sprawdzali. O, tu już się robi głęboko. Muszę się czegoś chwycić, żeby zaraz pionowo w dół nie polecieć. No kurde, patrzcie, co się robi. Tyczka znika, ale fanta wyciąga. Oj, ucieknij. Uciekni, fancik. Nie mam. O, w mordę, jak tu jest głęboko. A dlaczego tu jest tak głęboko? Mam chyba tego fanta. Nie, patrzcie, grabki mam złamane. A tego, co mi uciekło, dalej nie mam. O, tu było jakieś przyłapanko. Kurde, no nie mogę od brzegu odejść. O, jest to, co mi uciekło. Taki płaskownik fajny. Do wiadra. Ale jaja. Takie miejscówki to jeszcze nie miałem, powiem wam. Żeby jeden krok i już nie móc wejść. Znowu coś jest. Jakieś grubiutkie. O kurczę, patrzcie. Co ja tu widzę? To wszystko jest złom. Spójrzcie. Tu jest złom. I tu jest złom. I tu jest złom. Ale dobroby to. I tu jest złom. Kurde. Jak to mówią? Nie chlina nam oka. No, oczywiście się węzły porobiły. O kurde, powiem wam, że jest na grubości. Coś jest na grubo. O, czuć ciężar. O tak. Znowu element tej, jak to ktoś napisał, gąsienicy. Jest moc. Coś jakby chciało iść. Rosół się gotuje. Tam coś w krzakach buszuje, a rosół się gotuje. Nie czujesz, że rymuje. Damian, pozdrawiam cię oczywiście. No, i takie ładne, proszę, do kibla i gwóźdki, proszę, błotna kąpiel i już patrzymy, co mamy. Max Kolonko znowu się nadarzył, patrzcie, ja przypuszczam, że tam całe dno to wygląda właśnie w ten sposób. Ja mówię, że to się ślizga, a on po prostu wyrywa takie kąski. Co to jest? O Jezu, orel to trzyma także. No ja nie mam pytań, powiem wam szczerze. Patrzcie. Potwór z łękawki został właśnie złapany.
Ja pierdziszę, ale ubaw, oj, łyżka jakaś srebrna, ale nie magnetyzuje, patrzcie, jakaś stara łyga, pewnie mosiężna albo z alpaki. No nic, mamy dinozaura z Łękawki i masę gwoździ z zawiasem. Spójrzcie, tam jest dno usłane złomem. Znowu łańcuch od roweru. O, proszę, hydraulika i jakieś takie. Stopka od roweru, proszę. I znowu zawias. I masa fluś. A jak są flusie, to oczywiście pozdro kobylin, Tomek przyjacielu. Tomek ostatnio łowił nawet w Wenecji, to jest hardcore. Jest na grubości. Robi się grubo. Znaczy ja to w ogóle dźwignę. Coś puściło. Coś puściło, ale coś jest. O, jakie, patrzcie jakie. Co to było, nie wiem. I znowu zawias. O, ale tu jest. O kurde, jakie tu jest przyłapanie. No nic, spróbuję to wyjąć i się włączę. I wyjąłem takiego krokodyla, zobaczcie. Ale wiecie co? To chyba nie jest to, co mi tam trzymało. Co tym razem? Jakieś takie narzędzie, nie wiem co, klameczka i gwóźdki. Ciężar jest. No jest, bo musi być. Kątowniczek i zbrojeniówka. Elegancio. Pięknie. Zobaczcie, jakie kotlety fajne. Coś pięknego. Tu jest po prostu wszystko. Idzie jakiś kotlecik. I powiem wam w tajemnicy, że bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię ten odgłos. Dokładnie odgłos płukania. Uwielbiam odgłos, jaki woda robi. O, patrzcie, porcelana z takim kwiatuszkiem ładnym. I lubię odgłos złomu odbijającego się od plastikowych ścian wiadra. Uwielbiam, to jest poezja dla moich uszu. Po prostu to uwielbiam. Napiszcie mi w komentarzach, czy też lubicie te odgłosy. Wiem, że Malwina je lubi. Pozdrawiam cię oczywiście, Malwina. Jest coś pod gruzę, no. Ja jestem dosłownie po cycki w wodzie. No jest coś. Jest coś bardzo dużego. Jest coś bardzo dużego, ale chyba trzeba poczekać na wsparcie. Spróbuję to podkopać. O kurde, idzie. Idzie. Ruszyło się. Dobra, ja się wycofuję. To było przywalone gruzem, wiecie? Zaraz zobaczymy, co to jest. O, fuck. Zobaczcie to. Jaka blacha. Ja nie mogę. Fuch. Kurde, ciężko było tam wyjść. O! Jeszcze się wywalę. Patrzcie. Dzwonek od roweru. Chodź tu, łobot. Kurde, męcząca sprawa. I co tym razem? Taki jakiś szpikulec na wampiry. I coś od czegoś. Przyspieszacz, opóźniacz albo ściemniacz, rozjaśniacz. Nie jestem pewien.
zamienił stryjek oreła na kijek. Idziemy troszkę pobuszować tyczką. Zobaczymy, jak to dno tutaj pozwoli, na ile pozwoli. Zobaczcie, jak trzeba uważać. Tam jest do biodra, jestem metr od brzegu i jestem po cycki, dosłownie. Trzeba uważać, naprawdę nie ma żartów. Coś chyba jest. No, oczywiście, że jest. Coś idzie, ale się już głęboko zrobiło. Co to? O, proszę, kurde, puszczaj. Zamek do drzwi, wkładka. Dobrze. I znowu coś jest. Proszę, o, łyżwa. No i widzicie, można i łyżwami pośmigać po łękawce. No powiem wam, że wsadziłem w coś nogę. Coś mi tu idzie do góry, ale to nie jest to, co mi magnes złapało, także nie wiem, o co chodzi. Kurde, zaraz się wypieprzę chyba. Ja pierniczę. No, gdzie to jest? Nie dźwignę tego nogą. Ja pierdę. O co tu chodzi? O co tu chodzi, powiedzcie mi. O, mam to coś na magnesie, ale kurde, no nie ma się czym wesprzeć. Zaraz spróbujemy to gdzieś do brzegu doholować, bo ja nie mam pojęcia, co to jest. Jest mega ciężkie. Dobra, mam to. Mam to. Wyciągam to. O kurde, patrzcie. Beczka. Ucięta beczka. Dobrze to ja widzę. O, ale fant. A co jest w beczce? To jest zawsze ciekawe pytanie. Patrzcie. Stara butelka. O kurde, ale mega. Wiecie co, ja sobie to rozpakuję z wami, co wy na to? Patrzcie, konserwa rybna, prawie jak papryka szczeciński. Pozdro Łuki. Ta butelka jest fajna, stara. Morskie szkło. Zobaczcie. Piękna. Spójrzcie, jeszcze z korkiem w środku. Oryginalnym. Piękna. To zostaje. Tu jest jakiś aluminium. Tu jest jeszcze jakaś konserwa. Szkło. Cegła to zostaje, szkło, to, puszka, kurde, patrzcie, zapałka, w mule się zachowała zapałka, ale jaja. Patrzmy dalej, cegła zostaje, szkło wyjeżdża, kamienie zostają, szkło wyjeżdża. Co to jest? Jakiś popiół. No i idzie chyba. Rozruszałem i idzie. Proszę, jaka ruła. Jaka ruła i jakaś folia. A patrzcie, gdzie mi ubot uciekł. No i co teraz? Idę po ubota, a tymczasem taka blacha. Ubot podjęty, a tymczasem moja lewa ręka z czymś walczy. Co to będzie?
O, fajerka chyba. Chyba fajereczka. I kąsek plasticzka. Fajerka, nie? Pewnie, że fajerka. Oj, to nie koniec. O, spójrzcie, jaka ślicznotka. Jaka kłódeczka słodka. Komary atakują. A ja tu atakuję jakiegoś fanta. No nie wierzę, powiem wam. Patrzcie. Jaka kłuda. Chyba średniowiecze, kurczę, piękna. Tu jest coś na bogato. Tylko czy ja tam dojdę? Czy ja tam dojdę? Trzymam się gałązki. I próbuję. Kurde, no. 5 cm mi brakuje, żeby telefon mi zalało. Ale jest normalnie jak w Kambodży. Ale tu jest coś. Patrzcie, mi się lina o gałęzie zaplątała. O kurde, powiem wam. No. Ale tu jest coś. Na bogato. Czy mi się tylko zdaje. O, chyba to rozbujałem. Ale powiem wam, że kręgosłup to... No... Coś idzie chyba. Tak jest, coś idzie. Puściło. Ale co to jest? Ja pierniczę, co to jest? O, co to jest za potwór? Nie wiem, ale grubo. Chodź tu, łopot. Jesteś mi potrzebny. Spójrzcie tylko. Co to jest? Ja pierniczę. Szkło jeszcze. Co to jest? O, fuck. Nie wiem, coś od czegoś. Ale jest mega kotlet. I jeszcze takie. Gałęzi się chwycę. Ale dzisiaj jest odcinek walki. Dosłownie odcinek walki. No. Liście w pysk. Elegancko. Kurde, co to jest? Ludzie. Coś tam mi sprężynuje. O, fuck, puściło. Tam jesteś na grubości znowu. No. Spróbujemy zmienić kąt natarcia. Tu raczej jest płycej. Może tu wejdzie w tę stronę. A może nie. Coś sprężynuje, ale trzyma naprawdę mocno, opuściło. O proszę. Coś jednak jest. Kurde, zobaczcie tego gwoździa. Piękny. Piękny. Spójrzcie. Chyba trzecia albo czwarta kłódka dzisiaj. Już ich nawet nie liczę. No chodź. Puśćno mi se tu. Woda się gotuje. Coś idzie. Idzie jakiś kotlecik. Siekiera.
I to chyba jest cała, bo widzę, że trzonek jest ułamany. Mega fant. Jakiś kotlet idzie. Szpadelek. Ale nie tylko szpadelek. Jest i pedał, patrzcie jakie kombo. Widelec z pedałem. Elegancko. A chciałem tylko zauważyć, że przed chwilą tutaj czesałem dno tyczką. O, chodź. Chodź fluger, będziesz miał co zeżreć, bo idzie coś kurde w panierce jakiejś. O, proszę. Patrzcie, szyba się złapała. Takie rzeczy. O kurczę. No nie są żarty. Wejdę tam, czy tam nie wejdę? O, ja pierdzielę. Co to jest? Co to jest wszystko? O, w mordę. Magnes. Wyjąłem magnes. Nie. To jest taki wielki krążek z żelastwa. I tak to wygląda. Buteleczka Wołomin 0,5 litra. A w bagażniku jakieś 50 kilo. No, powiem wam szczerze, syty wypad. Trzymajcie się, papaty.